Gwarantuję Ci, że lepszego łososia nie jadłeś. Grawlax z dodatkiem buraka. Lecimy. Na początek ścieramy buraka na tarce, zasypujemy cukrem, ja wymieszałem zwykły i brązowy oraz solą morską gruboziarnistą. Do tego świeżo mielony pieprz, skórka z pomarańcza i całość mieszamy. Na folii układamy jedną trzecią marynaty, ładny kawałek łososia dobrej jakości, dodatkowo skrapiamy odrobiną cytryny. I na górę reszta marynaty. Zawijamy, wkładamy do naczynia i obciążamy. Całość marynujemy przez 48 godzin, a po jednej dobie polecam usunąć nadmiar wody. Po tym czasie płuczemy łososia z soli i cukru, osuszamy, kroimy w plastry i podajemy z pieczywem, koperkiem i chrzanem. Takiego łososia możecie przechowywać przez 7 dni. Ten łosoś zniknął z talerza na moich urodzinach najszybciej, dlatego...